Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryja, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryja. Kłaniam się Tobie, przedwieczny Boże, którego niebo objąć nie może. Ja proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klękam z radością. Ja proch mizerny przed Twą możnością, z wojskiem aniołów klękam z radością. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Panie Jezu Chryste, klękamy przed Tobą, który nieustannie do nas przychodzisz w tej eucharystycznej postaci chleba. Przychodzisz jako nasz pokarm, przychodzisz, aby umacniać nas na drogach naszej codzienności, ale umacniasz nas też przez stawiennictwo i ręce Twojej i naszej Matki Maryi. Dlatego teraz z ufnością bierzemy do naszych dłoni różańce, bo chcemy przez jej ręce Tobie polecać wszystkie nasze intencje, te różne sprawy, które w swoich sercach nosimy, radości i troski naszego codziennego dnia, które teraz w chwili ciszy chcemy przedstawić. W tych wszystkich intencjach módlmy się wspólnie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, w święty Kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Prośmy o nieustanny wzrost w naszych sercach cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się, rozważając część radosną Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Jedno z przełomowych wydarzeń dla historii świata dokonało się w konkretnym domu w miasteczku Nazaret. To tam wszedł archanioł Gabriel. To tam Maryja powiedziała, że jest służebnicą Pańską. Tyle już razy Bóg posyłał swoich aniołów do Ciebie i do Twojego domu. Maryjo, obyśmy chcieli słuchać aniołów, którzy są tuż obok nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, nawiedzenie. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Maryja pokonuje około 150 kilometrów do Ain Karem. Wyszła ze swojego domu, żeby spotkać się z krewną Elżbietą i by jej usłużyć. A nam nie chce się czasami przejść kilku metrów we własnym domu, żeby pomóc bliskim. Maryjo, oby nigdy nie zabrakło nam życzliwości wobec drugiego człowieka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Długą drogę mieli do pokonania Maryja i Józef, zmierzający do Betlejem. Ale to właśnie tam była owa grota lub stajenka upatrzona przez Boga. To tam był żłób przygotowany dla Syna Bożego. A czy Ty jesteś gotów ugościć Jezusa pod swoim dachem? Maryjo, oby nasze domy codziennie były oddawane w opiekę Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, ofiarowanie w świątyni. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Rodzice przyszli z małym Jezusem do świętego miasta, aby go przedstawić Panu. Przyznali w ten sposób, że to od Boga otrzymali tak wielki skarb. Mario, obyśmy umieli skupiać się na tym, co piękne i pielęgnowali to, abyśmy potrafili zawsze dostrzegać dary, które otrzymujemy od Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, znalezienie w świątyni. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Jak Józef i Maryja mogli nie spostrzec, że Jezusa nie ma? A Ty? Widzisz od razu, że się od Niego oddaliłeś, że zostawiłeś Go na marginesie? Oni zaczęli szukać Syna, nie wyobrażali sobie życia bez Niego. Maryjo, obyśmy nigdy nie zrezygnowali z poszukiwania Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, pod Twoją obronę. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze, pośredniczko nasze, pocieszycielko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo, Królowo Rodzin, się za nami. Panie Jezu Chryste, trwając jeszcze przed Tobą, ja w każdy poniedziałek chcemy wychwalać Twoje nieskończone miłosierdzie, wołając Kyrie eleison, Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Duchu Święty, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Miłosierdzie Boże nieogarniony przymiocie Stwórcy, Miłosierdzie Boże najwyższa doskonałości Odkupiciela, Miłosierdzie Boże niezgłębiona miłością Uświęciciela, Miłosierdzie Boże niepojęta tajemnica Trójcy Świętej, Miłosierdzie Boże wyrazie największej potęgi Pana, Miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia, Miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały, Miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym, Miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami, Miłosierdzie Boże dźwigające nas z nędzy grzechu, Miłosierdzie Boże usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, Miłosierdzie Boże wypływające z ran Chrystusowych, Miłosierdzie Boże tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, Miłosierdzie Boże dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła Powszechnego, Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej, Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników, Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych, Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych, Miłosierdzie Boże w zdroju chorych i cierpiących, Miłosierdzie Boże ukojenie serc udręczonych, Miłosierdzie Boże nadzieję duszy zrozpaczonych, Miłosierdzie Boże towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie, Miłosierdzie Boże uprzedzające nas łaskami, Miłosierdzie Boże pokoju konających, Miłosierdzie Boże rozkoszy niebiańska zbawionych, Miłosierdzie Boże ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych, Miłosierdzie Boże korono wszystkich świętych, Miłosierdzie Boże niewyczerpane źródło cudów, Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego. Przeto na wieki wychwalać miłosierdzie będziemy. Módlmy się. Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębiona, skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie, pomnóż nas ufność, miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieku. Amen. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas. Dziękujemy Ci za Maryję, Twoją i naszą Matkę. I prosząc się o Twoje błogosławieństwo, prosimy, aby zawsze nasze serca, nasze domy, całe nasze życie było otwarte dla Ciebie i dla Maryi. Panie Jezu, błogosław nam. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej i niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Boże, Ty nam dałeś prawdziwy chleb z nieba. Spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie.